Jesteśmy skazani na pożarcie, ale jedziemy robić swoje, walczyć o każdy centymetr boiska i realizować założenia taktyczne. Czy uda się to zawodnikom Torusy Wybrzeża Gdańsk? Przekonamy się za blisko ponad 60 minut. 21. seria PGNiG Superligi Łomża-Wiwe Kielce kontra Torusy Wybrzeże Gdańsk. Iwona Niedźwiedź, witam się z Państwem w to niedzielne popołudnie. Karadzic już ustawił obrotowego i zaczynają od dobrej akcji Kielczanie. Sulej bardzo wysoko przy nim, Paweł Paczkowski, świetne to podanie Suleja i Jakub Poważyński. Poważyński do końca ograł Daniela Duszebajewa, ładna indywidualna akcja, Turczenko. Suleja, fajne to podanie, jest pozycja na skrzydle. Siódemka, która rozpoczynała to spotkanie. Szymon Sićko. Sićko zdążył jeszcze oddać piłkę, znakomita pozycja Francuza, ten jej nie marnuje. No i dalej, trudno jest tam zbudować jakąś dobrą pozycję, a teraz Gdańszczanie grali długo, cierpliwie. Faruk Jusuf. I proszę zobaczyć, jaką dynamikę prezentuje Nigeryjczyk. Jest odpowiedź. Mogą się podobać ten wynik 17 do 15. Absolutnie ujmy Gdańszczanom nie przynosi. W pozytywnych nastrojach zejdą. Czy zdołają to wykorzystać jeszcze przed przerwą? Nie ma tej bramki, sędziowie nie mają wątpliwości. Ona padła po sygnale oznajmiającym, że kończy się pierwsza połowa i ona kończy się wynikiem 18 do 15. I dwójkowa akcja braci Duszebajew. Nie będzie odpowiedzi z kontrataku, będą budować atak pozycyjny, no ale grają 6 na 4, więc w taki sposób postanowili zakończyć tę akcję. Dani Duszebajew do Dylana Nai, sporo miejsca ma Francuz, nie marnuje tej szansy, 29 do 18. Ostatnia szansa na włączenie się w wybór zawodnika meczu, to wszystko można zrobić w aplikacji PGNiG Superligi. Jacek Sulej na obrocie, wypracowana pozycja dla Turczenki, sporo była odległość od... Znamy już wyniki prawie wszystkich meczów. Górnik Zabrze o 17 podejmie Zagłębie Lubin. Moryto prawie ze środka boiska. I dobrze Poważyński w obronie. Ostatnie sekundy tego meczu, dokładnie 20, pojawia się Surgiel na obrocie. Czekamy na 25. bramkę, ona już, ten rzut karny zostanie wykonany po regulaminowym czasie gry. Jeremi Stojek pokonuje Andreasa Wolfa, a to oznacza, że mecz 21. serii PGNiG Superligi pomiędzy Łomżą Wiwe Kielce a Torus Wybrzeżem Gdańsk kończy się zwycięstwem Mistrzów Polski różnicą 14 bramek, bo to wy wybraliście Piotra Papaja za czas spędzony w niedzielne popołudnie z piłką ręczną. Dziękuję już Państwu, Iwona Niedźwiedź, życzę przyjemnego popołudnia. Do usłyszenia.